pociągiem z Międzychodu do Poznania. Do tego jeszcze długa droga, ale niewykluczone, że już za kilka lat stanie się to możliwe. W obliczu okresu wakacyjnego i urlopowego temat ponownie powraca. Jeżeli chodzi o rewitalizację linii kolejowych z Międzychodu do Poznania, mamy ich dwie, numer 368 i 363. Trudno tutaj mówić w tej chwili o rozpoczęciu prac. My rozpoczynamy prace studyjne polegające na przygotowaniu dokumentacji, która będzie się nazywała uproszczone studium wykonalności tego zadania. I ta dokumentacja ma dopiero pokazać, czy będzie można umieścić rewitalizację tych linii, czyli już sporządzenie projektu technicznego i wykonanie robót w planie województwa wielkopolskiego, bo przecież sam powiat i gmina Międzychód nie jest w stanie tych linii zrewitalizować. Co ważne, linia kolejowa łącząca Międzychód z Rokietnicą nie jest tematem zajmującym jedynie starostwo powiatowe w Międzychodzie. O to bardzo mocno zabiegamy. Zresztą nie tylko ja, ale również starosta międzychodzki pan Julian Mazurek i również włodarze gmin powiatu międzychodzkiego. Chcemy, aby powróciło to połączenie. Jest ono bardzo ważne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla studentów, którzy w dużej mierze studiują w uniwersytetach znajdujących się w Poznaniu. Ale również dzięki temu, że powstają u nas nowe zakłady pracy, to część towaru również mógłby być przewożony poprzez właśnie linię kolejową Międzychód-Rokietnica. Dlatego bardzo mocno nam zależy na tym, aby przywrócić tą linię kolejową, która mniej więcej w roku 97 zakończyła swoje działania. Planowanie planowaniem, ale na czym miałyby polegać właściwe prace rewitalizujące linię? Prace już końcowe mają doprowadzić do uruchomienia ruchu kolejowego na tych liniach, czyli to jest wymiana w 100% torów, wymiana urządzeń łączności telefonicznej czy łączności sygnalizacyjnej. Także całość prac prawie tak, jakby te linie były budowane od nowa. Jak długo będziemy musieli czekać na postęp w sprawie? Prace, które rozpoczynamy, czyli te prace przygotowawcze, planuje się, że zakończymy je do przyszłego roku. Myślę, że to będzie początek, pierwszy kwartał przyszłego roku, żeby wykonać studium wykonalności. Następnie na podstawie tego dokumentu, jeżeli on będzie pozytywny dla tych linii, czyli będzie opisywał ten potok podróżnych właściwie, że ta linia będzie przynosiła pieniążki przynajmniej w 40% pokrywających koszty, wtedy dopiero będziemy występowali z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o umieszczenie tych linii w planie transportowym województwa wielkopolskiego, co będzie podstawą do wykonywania już prac remontowych. Ale wykonanie prac remontowych to jest jeszcze przyszłość kilku lat. Może już za kilka lat tabor kolejowy z powrotem zawita do Międzychodu. Trzymamy kciuki za włodarzy naszego powiatu i gmin. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Nathan oraz Jeremi. Dobra informacja turystyczna. Rowerowy szlak Stu Jezior, prowadzący z Poznania do Międzychodu, został przez magazyn National Geographic wybrany jako jedna z 8 najciekawszych tras rowerowych w Polsce. National Geographic wyróżniło szlak rowerowy Kraina Stu Jezior. Wydaje mi się, że on jest wyjątkowy pod tym względem, ponieważ prowadzi między ponad 50 jeziorami. Możemy podziwiać piękne, malownicze krajobrazy. Możemy podziwiać różnego rodzaju miejscowości, przez które on przebiega. Między innymi tutaj u nas w gminie Międzychód przez Kamionne i aż do Międzychodu. Międzychód jest zakończeniem tego szlaku rowerowego. I samo miasto w sobie też jest bardzo piękne, mamy różnego rodzaju zabytki. Wyróżnienie przyznane przez magazyn z pewnością wpłynie na popularność szlaku wśród rowerzystów z zewnątrz. Szlak ten został wyznaczony w latach 90. przez marszałkowski
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i jest on oznaczony kolorem czarnym. Jest średniej trudności, dlatego wydaje mi się, że nawet jest on bardzo dobry dla rodzin z dziećmi i zapraszamy do niego i korzystania i odwiedzania również Międzychodu. I my zapraszamy oczywiście nie tylko rowerzystów spoza Międzychodu, ale przede wszystkim okolicznych cyklistów. Choć i tak już istnieje grupa, która trasę zna praktycznie na pamięć. Pozdrawiamy międzychodzką ekipę Kręć Kilometry. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Iga i Alicja. W tym tygodniu w Międzychodzkiej Bibliotece Publicznej odbyła się pierwsza część warsztatów lalkarskich w ramach projektu Czytalscy podbijają świat, adresowanego do rodzin z powiatu międzychodzkiego. Zostały one poprowadzone przez aktorów Poznańskiego Teatru Animacji. Warsztaty zaczęły się od teoretycznego wprowadzenia. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie postaci będą wykonywać, a także poznali różne rodzaje kukieł. Po wprowadzeniu uczestnicy podzielili się na dwie grupy i zabrali się do pracy. Następnie przeszli do właściwej części spotkania. Z m.in. pianki, włóczki i skrawków materiałów wyczarowali piękne kukły, które będą dokańczać w trakcie kolejnych warsztatów z tej serii. Postaci, które stworzyli uczestnicy, pochodziły głównie z książek Elizy Piotrowskiej, takich jak Legenda o poznańskich koziołkach, czy też publikacji z serii Święci Uśmiechnięci. Już wkrótce, dzięki projektowi, odbędą się spotkania autorskie i rzecz jasna, kolejne spotkania czytalskich rodzin w bibliotece. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Olga Szulczyk. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ogłosiła właśnie rozpoczęcie rekrutacji dla kandydatów do służby w policji. Nabór prowadzony jest przez poszczególne jednostki w województwie wielkopolskim, w tym także i przez Komendę Powiatową Policji w Międzychodzie. Wielkopolska Policja, jak i również Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie od kilku dni prowadzi działania promujące zawód policjanta. By być policjantem, osoba musi być pełnoletnia, korzystająca w pełni z praw publicznych, niekarana, zdolna psychicznie i fizycznie do pełnienia służby w uzbrojonych formacjach. Co jeszcze gwarantujemy? Gwarantujemy pewną i stabilną pracę, pewne i stabilne wynagrodzenie, świadczenia socjalne, na przykład brak równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, własnego lokalu mieszkalnego, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby. Kto może wziąć udział w rekrutacji? Osoba taka musi mieć co najmniej wykształcenie średnie i być osobą pełnoletnią. Jak wygląda popularność takich akcji? Warto tutaj o tym wspomnieć, że kilkanaście lat temu prowadziliśmy również takie działania promujące zawód policjanta. Następnie w kolejnych latach nie było z tym jakiegoś takiego większego problemu. Kandydatów do policji było wielu. Zwłaszcza tegorocznych maturzystów zachęcamy do zainteresowania się akcją. Chciałbym dodać, że wszelkie informacje na temat naboru do służby policji można znaleźć na stronie internetowej Wielkopolskiej Policji, jak i również Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie, jak i również na tą okoliczność został uruchomiony specjalny numer telefonu 19 997, pod którym można uzyskać informacje dotyczące naboru do policji.